Dzień dobry. Mamy moment, bo nie wiem, co my mamy. Mamy 14.02, 22 września. Mamy niedzielę, a ja już wróciłam ze stajni. Umyłam się, jak widać, i pomyślałam, że coś nagramy. W sensie nagram coś, zrobię z tego vloga dzisiaj. Gdyż ponieważ powiedziałam sobie, że będę dziennie pisać 500 słów i nic z tego nie wyszło. Więc muszę zrobić przynajmniej 2 dni, żeby popchnąć tą scenę dalej. Nie napisałam tego. Nie. Nic. Nie napisałam. Dobra, nie, no coś tam napisałam, ale nie przebrnęliśmy przez tą scenę. Więc dzisiaj, choćby miało się zawalić wszystko, to ja ją dziś napiszę. Choćby nie wiem co. Choćbym się miała... Wiecie. I co robię z tego vloga? Po prostu. Chcę napisać 1500 słów, no bo przez 2 dni pisałam w ogóle. Więc mi te 500 słów wyszło, no muszę 1000 nadrobić, plus dzisiaj 500. No to będzie 1500. Czy my się wyrobimy, że po tych 1500 słów będzie już napisana scena? Nie wiem. Ale to, co odkryłam, że w sumie dobrze, że jej jeszcze nie napisałam, bo myślałam coś... Znaczy udoskonaliłam, nie powiedziałabym, że wymyślałam coś nowego, udoskonaliłam tą scenę w mojej głowie. I teraz jest lepsza... Chyba lepiej nie wiem, się pisać, nie wiem. Sorry. Także idę ogarnąć biurko, bo jest syf. Wczoraj malowałam, dzisiaj pewnie też będę. I idziemy pisać 500, 500 i 500. I tyle. Pierwsze 500 mam za sobą, 511. Nie było tak źle. Nie zdziwię się, jak w sumie przepłynę przez tą scenę na zasadzie takie, a dobra. Okej, okay. W sumie, whatever. Sama jestem ciekawa. Więc idę pisać dalej drugie 500 i chciałabym to zrobić tak, że ja piszę te 1500 słów jakby naraz, żeby potem już nie wracać do pisania i potem, nie wiem, zrobić coś innego. I w ogóle jedzie do mnie pizza, więc pewnie zrobimy, jak już, to zrobimy przerwę na jedzenie. Na pizzkę. Ale nie wiem, o której przyjedzie, więc nie umiem sobie tego wyliczyć. Także idę pisać dalej. Kolejne 500. I potem zostanie więcej. Za dużo gadam. Wiecie, o co chodzi. Powiedziałam to już 10 razy. No, nie włączałam mikrofonu. Ale gadałam tylko przez chyba minutę, więc może nie jest tak źle.
Dobra, chodzi mi o to, że minęło chyba 20 minut, a ja napisałam kolejne 500 słów. Nawet 1004 słowa, 4 wyrazy. Zostało im ostatnie 500 słów. I to będą te, których się to wydarzy. To straszne, okropne, dramatyczne, bolesne i w ogóle... Ale w ogóle nie podchodzę do tego w ten sposób. Jakby spisuję po prostu wydarzenia. Nie, emocje mnie w tym momencie nie, w ogóle nie dotyczą. Nie wiem dlaczego. Może to właśnie tak miało wyglądać, że te... Jak ostatniego vloga robiłam, to było to za bardzo, za mocno, za dużo się działo i to było zbyt nie do udźwignięcia dla mnie. A minęło kilka dni i to jest takie, po prostu to zrób i tyle. I w ogóle nie podchodzę do tego, jakby to było coś tak strasznego. Ciekawe. Dobra, jeszcze może się zmienić, bo w sobie nie napisałam tego i może się w danym momencie po prostu wszystko runąć, ale zobaczymy. Nie będę przeżywać emocji. Nie, absolutnie. Zawsze tak jest. Ja wiedziałam, że tak będzie. Jestem straszna. Nie wiem, czemu ja sobie to robię. Naprawdę nie mam pojęcia, czemu ja sobie to robię. Idę jeść. Malować, bo mam fazę na malowanie.
więc odezwę się później, a potem pewnie będę ten haftować. Wcześniej nie robiłam nic specjalnego, grałam w Hogwarts. Teraz mamy... ...17 równo. Więc odezwę się potem, muszę naładować aparat. Trochę chociaż. Ze mną tak jest. Namalowałam jedno. Już mi nie idzie tak dobrze, jak wczoraj mi szło. Więc rzucam to. W sensie wczoraj to był mój vibe. Wczoraj był vibe na malowanie. I to mojego konika namalowałam. No przecież jest przepiękny. A dzisiaj się już nie działa. Okej. Okay. I tak wyszło lepiej niż zazwyczaj. Bo zazwyczaj to nawet jednego rysunku nie jestem w stanie skończyć. Nie wiem, czemu tak mam teraz. W sensie od lat. Bo kiedyś chodziłam na zajęcia artystyczne, w sensie plastyczne. I tam w sumie potrafiłam skończyć wiele obrazów i to była norma. A teraz jakoś tak... Frustruje mnie to, jak nie wychodzi mi i potem to rzucam w cholerę. Dlatego tym razem też to zrobię. Po niecałej pół godziny malowania. Bo czemu nie? I przenoszę się na haft. Bo tu spieprzyć już się naprawdę nie. To już trzeba się postarać, żeby coś spieprzyć. Dlatego lubię haftować. Bo tam masz wszystko podane pod nosem. Nie musisz myśleć co, jak, gdzie, jaką kreskę postawić, gdzie, jaki kolor dać. Wszystko masz napisane. Nic nie musisz myśleć. Ale zanim, jeszcze mam trzy rzeczy do zrobienia. Takie, że ja sobie powiedziałam, że to zrobię. To jest właśnie haft. A druga rzecz to jest... Muszę gdzieś poćwiczyć. Bo się... Wracam do ćwiczeń. Fizycznych w sensie. Yoga, pilates i tak dalej. Bo kiedyś dużo tego robiłam, a jakoś ostatnio to umarło u mnie. Ostatnio mam na myśli 2 lata. Więc teraz jakoś tak mi się... przestrzeń zbudowała na to. Także zmieniam jedne kolory na inne kolory. Niteczki. Dużo niteczek. Jakby malowanie jest fajne, ale tam trzeba się skupiać. Trzeba myśleć. A przy hafcie nie trzeba. Więc jak chcecie się odmurzyć i... To jest jak układanie puzzli. Tu wszystko masz podane na tacy. Masz wzory, masz numery, masz symbole. Po prostu daną nitką weszłam. Dany symbol. Nic cię tu nie stanie zaskoczyć. I najpierw idę poćwiczyć, żeby było, że ja coś zrobiłam dobrego. A, bo nie powiedziałam, powiedziałam 3 rzeczy, a powiedziałam 2. Chcę pohaftować, poćwiczyć i poczytać. Więc zrobimy, idziemy poćwiczyć. Ja idę poćwiczyć. Potem będę haftować. Pewnie z jakieś 1,5 godziny. A potem idę do łóżka czytać, tak, żeby posiedzieć, poczytać przynajmniej 2 godziny. W zasadzie nastawiam na 2 godziny, czytamy 2 godziny. Jestem ciekawa, ile przeczytam. Taki zajebisty plan. W ogóle jeszcze zanim pójdę ćwiczyć. Boże, uwielbiam. Czy wy też uwielbiacie te filmiki? Jezu, ja mam obsesję. Fazę mam po prostu. Przypomniałam sobie, że oni istnieją. I dodaje taki vibe. Takiego... Mi się to kojarzy z takimi starymi kreskówkami w zimowy wieczór, gdzie już nic nie musisz wychodzić. Na zewnątrz pada śnieg albo pada deszcz, jest zimno, a ty siedzisz w swoim pokoju i oglądasz bajki. Obejrzyjcie to sobie. W sensie ja sobie słucham tak randomowo, leci w tle. No kocham. Poćwiczyłam. Nie było źle. Wdrażam się. Więc teraz niteczki.
Czy ja go muszę naładować? Nie muszę. Fajnie. Na tablecie mam wzór. Witamy w naszym ulubionym żółtym świetle. Przeniosłam się do łóżka. Idziemy czytać. I chyba to będzie wszystko na tyle, co ja dzisiaj zrobię. Nie wiem, ile z tego vloga wyjdzie. Się dowiem już przy montażu, ale w sumie to takie vlog z pół dnia, można powiedzieć. Ale i tak mimo wszystko mam wrażenie, że dużo zrobiłam. No bo w sumie nagrałam i to pisanie, malowanie, wyszywanie i tam inne rzeczy. A jeszcze byłam w stajni, jeszcze zrobiłam trzy treningi. W sumie cztery. Ale licząc to były 2 godziny. No nieważne, jakby... Wiecie, co mi chodzi. Więc idę teraz poczytać przynajmniej godzinę. Nie wiem, jak zakładałam 2, ale może jednak godzinę, bo potem znając mnie, to się rozproszę czymś i zacznę robić jakieś głupoty typu siedzenie na Instagramie albo coś takiego, więc... Dobra, nie zakładam z góry, idę czytać. Masz krzywego wąsa. Tak chamsko krzywego. Jeden ucieka do góry.